Pierwszy etap prac, który chcemy zrealizować, to prace na łącznicach, czyli zjazd z Kamińskiego w kierunku Tischnera. Tam najpierw zwężenia, później wyłączenie tych łącznic z ruchu. Następnie prace tutaj na rondzie. Te prace musimy rozpocząć przed 15 sierpnia, ponieważ będą trwały około 2 tygodnie. Jeżeli chcemy skończyć do września, musimy najpóźniej 15 sierpnia te prace rozpocząć. Wyłączamy ruch tramwajowy, wymieniamy szyny, wymieniamy podkłady, stosujemy technologię prefabrykowaną, by te prace skrócić do 2 tygodni. Przy okazji wymieniamy także nawierzchnię. Prace chcemy podzielić na 3 etapy, na samym rondzie matecznego. I jednocześnie to, co jest bardzo ważne, prace na rondzie matecznego nie będą prowadzone jednocześnie z pracami na Kamińskiego, one będą prowadzone na zakładkę. Na Kamińskiego najprawdopodobniej zaczniemy od wykonywania prawoskrętów, czyli pierwsze utrudnienia w skręcie w prawo dla wszystkich tych, którzy dojeżdżają do ronda. Później mamy 2 etapy. W pierwszym zamknięta będzie północna część ronda, czyli ta, przy której my stoimy, od strony ulicy Kalwaryjskiej. Później zamknięta będzie południowa od strony ulicy Zakopiańskiej. W obu etapach chcemy zachować przejezdność z Kamińskiego na Konopnickiej, z Konopnickiej na Kamińskiego, ale już nie wszystkie inne relacje. Zakładamy, że najmniej utrudnień będzie na kierunku Kamińskiego-Konopnickiej, najwięcej dla tych, którzy jadą od ulicy Kalwaryjskiej i tych, którzy jadą od ulicy Zakopiańskiej, od ulicy Wadowiskiej. Co do zasady, w czasie tych prac nie będzie lewoskrętów na rondzie. Prace będą trwały 2 tygodnie, dlatego że tutaj tyle zajęło nam pracę związane z torowiskiem. Samą nakładkę moglibyśmy wykonywać nocami dużo szybciej, natomiast ponieważ robimy też torowisko, to te prace będą trwały dłużej. Oczywiście będzie komunikacja zastępcza, tutaj Zarząd Transportu Publicznego przygotowuje odpowiednie zmiany. Na pewno te zmiany będą duże.